Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie pierwszy odcinek z mojej nowej serii Zagrajmy w Control. Jest to gra akcji taka mocno nastawiona na historię, stworzona przez Remedy Studios, odpowiedzialne za m.in. Alana Wake'a, którego zresztą też będę jeszcze nagrywał dalej, bo wtedy kiedy go zacząłem, nagrywałem na Xbox One, ale rozwaliła mi się ta nagrywarka od Xboxa, więc będę nagrywał Alana Wake'a właściwie od początku na PC-cie. A teraz no właśnie postanowiłem, żeby nagrać Control, dlatego że ta gra ma bardzo różne, znaczy w sumie opinie są różne, ale wydaje mi się, że jest to taka jedna z bardziej oryginalnych gier, na pewno taka nieszablonowa, która wykorzystuje ciekawe elementy walki. Więc pomyślałem, że nagram dla was tą grę, bo i tak akurat znalazłem ją w promocji i już wcześniej mi intrygowała. Będę nagrywał całą grę, postaram się zrobić ją na 100%. I jeszcze będę nagrywał oprócz tego dodatki, także zaczynajmy. Tam wcześniej tylko włączyłem, żeby przetestować ustawienia. Nie jest to najwyższe ustawienia graficzne, ale tekstury są na ultra. Po prostu tak to zrobiłem, żeby było w miarę stabilne 60 klatek. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it, and we think that's the whole world. The room, and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different. For each of us, it can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie, something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Okej, zaczynamy. Federalne Biuro Kontroli. Od razu wam mówię, że nie mam bladego pojęcia, o czym jest ta gra. No się gram tak totalnie pierwszy raz, na ślepo zupełnie. Ale będziemy w miarę gry odkrywać właśnie fabułę tutaj. Na pewno, tak jak mówiłem, jest bardzo ta fabuła nieszablonowa i w sumie ta gra daje też do myślenia. Właśnie Remedy zawsze robi świetne gry, jeśli chodzi o fabułę. To jest w sumie taki thriller bardziej. Będę oczywiście czytał wszystkie dokumenty, żeby korespondencja, przypomnienie dotyczące zabronionych przedmiotów. Otwórz kolekcję. Mamy wyposażenie, postacie, broni, modyfikacje. Broni, modyfikacje osobiste, zasoby, poziomu dostępu, ani materiałów, misje. Na razie jeszcze
jeszcze nie mamy żadnych misji. Kolekcja. Badania i dokumenty. Na razie nic nie ma jeszcze. Akta sprawy też nie. Multimedia też nie. Będę na bieżąco wam wszystko pokazywał. Korespondencja. Federalne Biuro Kontroli. Przypominamy, na terenie biura zabronione jest posiadanie określonych przedmiotów. W obliczu niedawnych incydentów zaistniała konieczność przypomnienia listy. Uprawiona broń, pagery, laptopy, inteligentne zegarki, telefony, urządzenia do gier. Wszystkie urządzenia inteligentne. Ówki o numerze 2. Wszystkie przedmioty uznawane za wzorcowe dla archetypicznej koncepcji. Gumowe kaczki, butelki keczupu. Wszystkie materiały będące obiektem śledztw biura należy wnosić przez wejścia prywatne. Jeżeli ktoś zauważy naruszenie tych przepisów przez jakiegokolwiek pracownika poczekalni, prosimy o natychmiastowy kontakt z przełożonym. Dobra. Tutaj jest coś ciekawego. Wiecie, że to jest jakieś pomieszczenie ochrony. Chyba... Nie, nic tutaj nie ma. Drzwi się same otwierają. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Badania i dokumenty, wydatki biura. Podsumowanie wydatków, sektor kierowniczy 2KW. Główne, obsada etatów, monitoring, centrum danych, budowa, drugorzędne, wyposażenie biurowe, koszty sprzątania, usuwanie, pleśni, koszty przystosowania siedziby, zestawienie kosztów na stronie 5, wykres porównawczy z okresu 5, z okresu 5 lat na stronie 9. Okej. Jak mówiłem, jakby te moje ustawienia teraz zrobiłem tak, że wiecie, głównie dla mnie jest ważna płynność rozgrywki. Teraz mi gra chodzi w prawie 70 klatkach, więc jeśli chodzi o ustawienia, możecie sobie zobaczyć, jakie mam. Tutaj, jak widzicie, na przykład szczegółowość oddalonych obiektów jest na niskim, dlatego ten obraz się dopiero załadował później, ale widzicie, tutaj filtrowanie jest na wysokim, rozdzielczość, ten... Ray Tracing jest też włączony. Zobaczymy, jak to będzie działać. No, jakby, wiecie, dla mnie gra i tak wygląda ładnie. A właśnie ważna jest płynność, bo płynność jest najważniejsza w grze, żeby wszystko dobrze chodziło. Ewentualnie jak coś, to mogę zmienić potem ustawienia. Ale jak dla mnie jest w porządku. Dobra. Tutaj nic nie ma, defibrylator. Dobra, możemy iść tutaj dalej. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Dobra, tutaj chyba się nie da wejść. Ani tu. Jak mówię, ja jestem zawsze mega dociekliwy. Chcę zdobywać wszystkie dokumenty, żeby też poznawać fabułę. Mamy tutaj kolejny dokument, korespondencja. Polecenie. Ostrzeżenie dla wszystkich. Rekina w jego, chociaż bezpieczne zezwolenie. Trzeba cię by zabić. No, na razie to jest zamazane to jest. Nie wiemy, co tam było. Rekin. Zobaczymy. Stamtąd przyszliśmy. Raczej nie mamy latarki na razie. O, tutaj coś jest jeszcze. Przypomnienie o raportach R4. Witam. Jak wszyscy powinniście już wiedzieć, raporty R4 należy złożyć do końca tygodnia.
Wiele osób jeszcze ich nam nie przekazało. Jeśli potrzebujecie dodatkowego czasu, poproście swojego przełożonego o formularz R4.E. Jeśli ktoś z Was uważa, że jest zwolniony z obowiązku złożenia raportu R4, musi uzyskać od swojego szefa departamentu odpowiednie zezwolenie na piśmie. Pamiętajcie, że zgodnie z punktem 75.2 podręcznika dla pracowników, składanie raportów R4 jest obowiązkowe. Jeśli sporządzenie raportu R4 wymaga ustaleń między działami, należy się skonsultować z odpowiednim dyrektorem działu. Dyrektor Darling, pani Marshall, pan Salvador lub pan Kirkland. W czwartek będą oni zajęci z powodu corocznego przeglądu polityki firmowej. Dlatego weźcie to pod uwagę przy planowaniu swojego kalendarza. Z poważaniem, wasz zespół administracyjny. Hello? Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no relevant. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you mallard. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. No, dokładnie. Ja bym uważał na tego dozorca. Wejdź w głąb biura. Zaraz, czekajcie. Tu jest ten dozorca, ale przecież my przeszliśmy... Zauważyliście, że ten obraz... My już tutaj byliśmy wcześniej. Przeszliśmy od dołu. Przeszliśmy przez tamte drzwi. I wcześniej nie było tego dozorcy. Nie wiem, czy zauważyliście to. Coś tu jest na pewno nie tak. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Właśnie, to są chyba metafory, ten plakat i to wszystko. Będziemy musieli rozgryźć tę fabułę. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Ha, dobra, czyli 17 lat temu zabrali jej brata, to biuro, dlatego ona szukała tego biura. Okej, coś nam się już tutaj wyjaśnia. Te jakieś drzwi. Korespondencja. Zobaczmy.
Przypomnienie o dotyczy od, pro, od. Przypomnienie odprawy? Co znaczy skrót? Przygotowywanie dokumentów urzędowych. Podczas sporządzania powiadomień o śmierci podczas paś w Willow prosimy stosować się do poniższych wytycznych. Słowa, sformułowania, których należy używać w służbie swojemu krajowi, żal, dumny, duma, zostanie zapamiętany. Słowa, sformułowania, których należy unikać. Alaska, nożyczki, krew, krwawic, strata, przeprosiny, przepraszam. Okej, okay, tutaj potrzebny jest nam dostęp, jakaś karta bezpieczeństwa, dostępu poziomu pierwszego, tam wejść. Tutaj nie widzę żadnych dokumentów. Nie, tutaj też chyba... Nie, tutaj nic nie ma. Też jest zamknięte. Dobra. Teraz wejdziemy tam. Ale to nie brzmiało dobrze. Zdecydowanie. Tutaj coś jeszcze mamy. Korespondencja. Nieoficjalne. A, bo to są oficjalne. Trench. Nie przeszkadzać. Barbaro, nie wolno mi przeszkadzać. Odwołaj wszystkie moje spotkania zaplanowane na ten tydzień, na resztę tygodnia. Nie mogę im ufać, Barbaro, ani jednemu. Trench. Ja w sumie szczerze wam powiem, że lubię takie gierki, w których rzeczy są nieoczywiste. Dowiadujemy się dopiero później, o co chodzi. Shit. The murder weapon? Really? A, dobra, czyli tutaj mamy mapkę pod tabem. Spadaj hałas w biurze dyrektora. Something's outside. Oh, I was coming here a mistake. Czemu? Już nic nie widzę. Dobra, podnieśmy broń. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one, ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Look at this place. Where am I? No właśnie, gdzie jesteśmy? O to jest pytanie. Tak, jakby coś, to ja sobie zmieniłem ustawienia. Jak jest myszka, to właśnie ten... Są dwa takie przyciski po lewej i po lewej stronie. To jeden sobie wziąłem na sprint, a drugi na walkę wręcz, bo mi tak po prostu wygodniej. Domyślcie, to macie walkę wręcz pod V. Czyli amunicja się sama odnawia. Serwo broń, czyli ten waś z tamtego dokumentu, to jest chyba wersja alternatywna świata. Jak na tym filmie zostało to wytłumaczone.
staram się strzelać headshoty. Na szczęście amunicja się odnawia, więc nie będzie dla nas aż takim problemem. Okej, wrogowie pozostawiają kawałki zdrowia przy podniesieniu obrażeń, zbierz kawałki zdrowia, aby je zregenerować. Ale to już się zregenerowaliśmy. Dobra, wychodzimy stąd. Hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Tak, więc jakby póki co spokojnie, też jeszcze nie do końca wszystko rozumiem. Czyli mamy chyba dwie osobowości z tego, co widzę. Doberwałem mocno. Będę się jeszcze musiał przyzwyczaić do tej walki, całego kombatu. Mamy jeszcze trochę odłamków. Nie, tutaj dalej nie mamy niestety nic. Apteczka? Nie, to jest defibrylator. Okej, to nam nic nie da. Też jest dalej zamknięte. Tam. To my. Widzicie te wszystkie głosy w naszej głowie. Powiedzmy, chyba zostaliśmy wybrani. Teraz my jesteśmy dyrektorem tego centrum. Tego, że tamten już nie żyje. Była obok niego broń, więc to jest trochę tak, jakby to oni chcieli, żebyśmy to podnieśli. O nie, dobra. Kolejni przeciwnicy. Nie ma tej amunicji zbyt dużo, więc trzeba uważać. Trzymać ich na dystans.
Ale też trzeba być w ruchu, to nas wtedy nie trafią. Schowajmy się. Jeszcze ktoś? Zregenerujmy zdrowie. Okej, tam jest nasz główny cel. Czyli żeby iść tam do przodu. Ale jeszcze tam nie pójdziemy. Na razie jeszcze rozejrzyjmy za jakimiś dokumentami, innymi rzeczami. Proszę bardzo, tutaj coś mamy. Właśnie po kolei. Badanie i dokumenty. Strażnik Syku. Badania terenowe na temat Syku. Strażnik ochrony opętany przez Syk. Ten Syk to jest jakiś skrót na jakieś istoty paranormalne. To po prostu jest jakiś inny wymiar. Poufne. Podsumowanie. Biuro ma wielu pracowników ochrony wewnętrznej. Syk szybko wykorzystał ten fakt. Strażnicy Syku wykorzystują standardowe karabiny bezkolbowe, które posiadali przed opętaniem. Natomiast opancerzeni strażnicy mają przy sobie strzelbę powtarzalną. Nie mają żadnych widocznych zdolności paranormalnych, chociaż niektórzy strażnicy Syku są chronieni osłoną z gęstego rezonansu, która jest zdolna do zatrzymania pocisków. Wspomniana osłona jest wynikiem dłuższego spaczenia Sykiem, czy wraz z upływem czasu Syk dojrzewa wewnątrz organicznych nosicieli. Aby to stwierdzić, potrzeba więcej danych. Czy celem Syku były osoby mające przeszkolenie bojowe? Czy Syk posiada tak rozwinięty poziom podświadomości? Wykorzystuje nosicieli do zadań, do których mają najlepsze predyspozycje? Czy nosiciele z przeszkoleniem bojowym są wykorzystywani tylko do walki? To pytanie na później, chociaż jest oczywiste, że osoby opętane przez Syk zachowują wiedzę na temat korzystania z własnej broni. Pełny raport jest dostępny w aktach, numer, no i ten numer jest zamazany. Fotografia dyrektora Trencha. Wiele się wymaga od dyrektora, to odpowiedzialność to przywilej. Zacharia Trench. Datki, no. A to już mieliśmy wcześniej. Akta sprawy. Serwobroń. Serwobroń OOP-1KE. Procedura izolowania. Nie jest wymagana żadna określona procedura. Opis, umiejętność paranormalna. Postać obiektu jest zmienna. Każdy obiekt jest przydzielony. Kiedy obiekt jest przydzielony, daje parautylianom możliwość obiekt ten wolno przydzielić jedynie osobom, które chcą pełnić rolę. Obiekt ustali, czy w razie odrzucenia kandydat jest likwidowany. Procesem tym kierują, chociaż ich kryteria nie są znane. Ano widzicie, czyli być może ten koleś, ten Trench, on się sam zastrzelił, dlatego że ten pistolet mu kazał, te istoty. Informacje. Obiekt ten został odkryty wewnątrz najstarszej siedziby w pomieszczeniu, w które obecnie jest gabinetem dyrektora. Popularna hipoteza. W ciągu swojej historii wiele postaci. Mjolnir, Excalibur, Varunastra. Wszystkie bronie, które tych, którzy się nimi posługiwali. Jeśli obiekty mocy są koncentracją sił opartych na zbiorowej podświadomości, to być może jest to pierwotne pojawienie się tego zjawiska. W takim przypadku więcej szczegółów znajduje się w prezentacji doktora Darlinga numer 11.1. Okej. Okay. Respondencja. Rezerwacja stolika. Rezerwacja stolika na godzinę 19 w Chesambre. Spotkasz się tam z żoną, nie spóźnij się. W holu na recepcji czekają na ciebie kwiaty. Pamiętaj, kończ 46 lat. A, czyli ktoś sobie po prostu wydrukował, bo by zapomniał. Multimedia. Obiekt mocy. To jeszcze raz to obejrzyjmy. Objects of power. Can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now,
The service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control. No właśnie, czyli to jest a propos tej broni, że to broń wybiera, a jak nie, powiedzmy nie zostaniemy wybrani, no to będziemy się zabić wtedy. Okej, to teraz póki co jest wszystko na bieżąco. Witamy w najstarszej siedzibie. Jesse Faden przybywa do najstarszej siedziby, będącej centralą Federalnego Biura Kontroli, aby spróbować wyjaśnić tajemnice ze swojego dzieciństwa. Jesse, którą do budynku wprowadził dozorca Achty, znajduje ciało Zachariasza Trencha, dyrektora biura. Odkrywa, że został on zastrzelony. Podnosi leżący obok zwłok pistolet i przenosi się na płaszczyznę astralną. Dziwna rada zachęca ją, żeby przejęła tę broń. Jest to obiekt mocy zwany serwobronią. Jesse tak robi, a rada informuje ją, że jest teraz dyrektorem. No pewnie wiecie, jak to jest. Ta fabuła będzie nabierała sensu z czasem, jak się będziemy dowiadywać więcej ilości faktów. Ale na pewno jest to gra taka bardzo oparta o psychologiczne elementy. W sumie nic nie jest tak do końca oczywiste. A mamy jeszcze trochę życia. Multimedia. Reminder. If you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. No i to jest gabinet dyrektora, tak? To już jest teraz nasz gabinet. A nie, no dobra, to jest to. To zostawiamy w tym razie. Gdzie jesteśmy? Toaleta. Czy jest coś w toalecie? Pewnie nie. Fajnie jest to rozwalanie szyb. Co my tu mamy jeszcze? Korespondencja. O, znowu nasze zdjęcie tam wisiało. Jakieś ciała w ogóle wiszą w powietrzu, telekineza czy coś. No dobra. Central Executive, centralne kierownictwo, tam nam pokazuje, że mamy iść. Ale tutaj jeszcze jest jakiś safe, jakiś schron. Materiał, izba pamięci. Dobra, otwórz zasoby, zobaczmy. Zasoby, materiały. Poziom dostępu. Nie masz... Poziom dostępu 1, nie masz poziomu dostępu. A może już mamy ten poziom dostępu? Nie, materiały koncepcyjne, nieokreślony odczyt. Izba pamięci. Na razie nic z tym nie możemy zrobić. Nie, później gra nam wyjaśni, po co to jest. Lekcja, korespondencja.
protokół ze spotkania członków kierownictwa. Punkty do omówienia podczas następnego spotkania kierownictwa. Rosnące koszty reagowania na wydarzenia alternatywne świata, tak? Jak się nazywa? Najnowsze informacje na temat usuwania pleśni, przegląd wynagrodzeń na przyszły rok, wybór i weryfikacja nowego dostawcy filtrów do kawy. Prosimy o przygotowanie się do spotkania. Dziękujemy za poświęcony czas. Śledztwa w sprawie przypadków. Gdzie to jest? Aha, Marshall. Śledztwo w sprawie przypadków. Tak to się nazywa? Czekaj, będę musiał jeszcze raz sprawdzić. Łącznie do wglądu dla Marshall. Marshall, sprawdziliśmy podejrzenie przypadku Waś w Duluth. Nic tam nie było. Tak samo jak w przypadku pożaru w domu. Nie wspominając o wcześniejszej awarii suszarki do ubrań. Moi ludzie mają już dość tych niewypałów. Musimy znaleźć lepszy sposób, aby odsiewać fałszywe przypadki Waś od tych prawdziwych. Albo musisz pomyśleć o rotacji agentów terenowej. Teraz jesteśmy w drodze na Rancho Shermana. Następny obiekt na liście. Oby tam było coś ciekawszego. Uważaniem agentka specjalna Lisa Kinum. Patrzmy jeszcze raz. Obiekty mocy mogą być powodem albo wynikiem wydarzeń alter świata. Okej, okay, wydarzenia alter świata. Czyli świata alternatywnego. Okej, okay, zostawmy sobie na razie to otwarte, chociaż tak pewnie tam nie da się iść dalej. A, samo się zamyka, dobra. Czyli misja nam pokazuje, żeby iść dalej tam. Także na razie, w tym momencie możemy zakończyć nasz odcinek, bo już jest 37 minut. Także jeżeli odcinek się Wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Control. Powiem Wam szczerze, że mnie już ta fabuła wciągnęła, zobaczymy co będzie dalej. Trzymajcie się, cześć!